Pomocujący księdza arcybiskupa metropolitę, gromadzimy się na sprawowaniu mszy świętej, by dziękować Bogu za dar wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej, ojczyzny nasz. W kielichu najświętszej ofiary Zbawiciela zanurzyć pragniemy intencje serc najznakomitszych synów i córek ojczyzny naszej, którzy nie szczędzili poświęcenia, pracy, ale wszystko krwi własnej i życia, by Polska trwała. Wdzięczne dziecię, co się jej winien oddać życiu? Tę walkę o tożsamość, o pamięć przeciw rusyfikacji i germanizacji, z taką siłą podejmowane przez obce mocarstwa, drogie nam, jakże przejmująco, oddaje polska literatura XIX wieku, zwłaszcza w tym m.in. syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. Syzyfowe, czyli na próżno. Na próżno chcą zabić naszego ducha. Na próżno chcą wyrwać pamięć o nas. Mimo że ciągle na nowo podejmują tego rodzaju wysiłki na próżno. Bo z pokolenia na pokolenie trwała nadzieja, że wybije jutrzenka wolności i że na tę chwilę wybicia jutrzenki wolności trzeba być gotowym. I trzeba okazać się prawym, by nie wstydzić się oskarżenia o zdradę, zmagania o wolność. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać ją. I podejmowano z pokolenia na pokolenie kolejne zryby postaci. Dla wielu one były przejawem polskiego szaleństwa. I na koniec jeszcze jedna migawka z jednego z miast naszej ojczyzny. Wczoraj od znajomych z Bydgoszczy zatelefonowano do mnie i powiedziano: gromadka przedszkolaków była wyprowadzona nie wiadomo gdzie szli z chorągiewkami biało-czerwonymi w rękach. A ludzie patrzyli na to i klaskali. Jeszcze Polska nie zginęła. Ocalić nasz byt narodowy zagrożony bolszewicką nawałą, scaliło rozdarte przez zaborców dzielnice, nadało im jednolity kształt prawny, zapewniło rozwój gospodarczy i wychowało pokolenie patriotycznej młodzieży, której udało się przenieść przez kataklizm II wojny światowej, przez okupację niemiecką i sowiecką,
ideę narodowej niepodległości i państwowej suwerenności. Batalion Kawalerii Powietrznej z Leszczycy Wielkiej ze składu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej imienia księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Na czele kompanii dowódca podporucznik Artur Skarber i podczas sztandarowy dowódca Paszku Michał Mazur. Brawo! I oto jako następna kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Na czele kompanii dowódca młodszy brygadier Tomasz Andrzewski. Za dowódcą poczet sztandarowy dowódca pocztu brygadier Paweł Kłas. I oto zbliża się do nas kompania honorowa Straży Miejskiej w Łodzi. Na czele kompanii dowódca starszy inspektor Jacek Nowak. Za dowódcą poczet sztandarowy dowódca pocztu strażnik Michał Sztuka. I oto przed Państwem pododdział honorowy Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 4008 Łódź na czele kompanii dowódca sekcyjny Konrad Kowalczyk. Za dowódcą poczet sztandarowy dowódca pocztu strzelec Koniecki. Sztandary kompanii jest sztandar Światowego Związku Armii Krajowej. I oto proszę Państwa ułani. I strażnik, i husarz łódzki, chorągwie pomorskiej Tomasz Paweł Boczkowski. Rozpoczynamy uroczystość Narodowego Święta Niepodległości. W dzisiejszej uroczystości Społecznego Komitetu Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych imieniem Grzegorza Palki witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Witam przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Witam wszystkich przybyłych gości. Jestem przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów Świąt i Rocznic Narodowych imieniem Grzegorza Palki, pana Waldemara Kręca. Obywatele Łodzi, panie marszałku, to w 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przyszliśmy tu podziękować tobie jako jednemu z najważniejszych przywódców Polski w roku 18. Ale najpierw byliśmy w archikatedrze podziękować Panu Bogu za dar wolnej ojczyzny. I obyśmy ten dar utrzymywali jeszcze wieki, a nie go trwonili przez ludzi, którym Polska chyba obrzydła, a żyją w naszym kraju. Szanowni Państwo, po 7 latach, bo 7 lat temu ostatni raz był przedstawiciel państwa polskiego pod pomnikiem pana marszałka Piłsudskiego 10 listopada 2009 roku świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Po 7 latach jest z nami obecny przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej, pan wojewoda profesor Rau. Witamy pana wojewodę. Chciałem też przywitać komendanta wojewódzkiego straży, Państwowej Straży Pożarnej. Witam pana komendanta Jarosława Wlazowskiego wraz z komendantem miejskim Grzegorzem Wąsikiem. Witam serdecznie. Chciałem przywitać dyrektora Instytutu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, pana Pawła Perzynę. Witam Ryszarda Juszkiewicza, prezesa zarządu Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Podziękowaliśmy panu Bogu, podziękowaliśmy panu marszałkowi, ale też mamy obowiązek i to co roku tu czynimy z tego miejsca, mówić co nam się w ojczyźnie podoba, a co nam się nie podoba. W tym roku, idąc na uroczystość, słyszałem apel, myślę, że wielu z was też, że zawłaszczamy sobie święto niepodległości. My, którzy zawsze, druga Rzeczpospolita dla nas była świętością, dla innych był komunizm. My nigdy nie zawłaszczaliśmy, ani nigdy nie pozwoliliśmy, żeby kto inny nie świętował wolnej, niepodległej ojczyzny. Inaczej, niektórzy jej nigdy nie świętowali. I dzisiaj to lewactwo mówi o zawłaszczeniu święta 11 listopada. Parę lat temu mówili nam, że zawłaszczamy Solidarność. Pokazaliśmy miejsce w szeregu, że mogą sobie święto zrobić 4 czerwca, ale nie 31 sierpnia, tak jak jest to święcie państwowe. Szanowni Państwo, Polska jest wszystkich nas obywateli, nas obywateli, ale też wymaga od nas, abyśmy wszyscy o jej dobro dbali i jej niepodległości strzegli. Czy tak jest w ojczyźnie? Chyba nie. Dobrze, że w środę zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych. Tam będą już targowiczanie nie jeździć. Tak jak to miało miejsce niedawno do Brukseli, do innych krajów jeździli. I zaraz przypomnę te słowa, które padały z ust, które się odnosiły, żeby na Polskę sankcje wprowadzać gospodarcze, unijne. To mówi obywatel Polski. Niczym to się nie różniło od tych, którzy pojechali do Moskwy prosić o pomoc wolnościową do carycy. Naród ich później nazwał zdrajcami, zdradzą targowicką. Niczym to się nie różni. Może trochę mniej mówię kulturalnie, że zdrada to jest zdrada. To Ignacy
Paderewski. Kiedy dzisiaj się mówi, czego też świadkami byliście, że niektórzy chcąc czcić niepodległość, wystawili kilka portretów marszałka Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego. Przez tydzień słyszałem w środowiskach lewackich, jakim prawem tam jest umieszczony Dmowski. Trzeba byłoby sobie zadać pytanie, czy tych naszych bohaterów, których tak jak dzisiaj pan wojewoda powiedział, dużo różniło. Różniła ich wizja Polski, mówię to o Romanie Dmowskim i marszałku Piłsudskim. Różniła ich również miłość do jednej kobiety. Ale łączyła ich Polska. I jeden w Warszawie wykuwał Polskę mieczem, kiedy 10 listopada przyjeżdża z dokładnością niemieckiego pociągu o 7:30 i tam już na dworcu połowiacy oddają mu komendę. Za chwilę oddają mu komendę wszystkie partie polityczne. Za chwilę oddają mu komendę Rada Regencyjna. I zostaje naczelnikiem państwa polskiego. Był to wtedy najważniejszy symbol, naczelnik państwa, bo on przypominał tego naczelnika, który ostatni stanął zbrojnie jako Wojsko Polskie przeciwko zaborcom. Tadeusza Kościuszki, naczelnik Kościuszko. W tym czasie, w 18 roku, znacznie wcześniej, prezydent Wilson mówi, przystępując do wojny, że będzie jeden z warunków pokoju wolna Polska z dostępem do morza. Sam wymyślił przypadkowo. To była ciężka praca Ignacego Paderewskiego, który był w Stanach Zjednoczonych autorytetem. Ale to on też w Poznaniu powiedział, zacytuję, uczą nas szacunku dla obcych, a z pogardą odnoszą się do swoich. Patrz, jak nas uczą w Polsce dzisiaj szacunku do obcych w Brukseli, a z pogardą się odnoszą do nas, bo czegoś chcemy jako obywatele polscy. Bo chcemy być gospodarzami we własnym domu. I za to nas próbują pogardzać. I osoba trzecia, którą się część dzisiaj w Święto Niepodległości wstydzi, bo to zapowiadali niektórzy, że nie pójdą czcić Święta Niepodległości, bo tam ktoś wymyślił Dmowskiego. To była ta osoba, która siedziała w Paryżu, w Wersalu i tam wykuwała Polskę wraz ze zwycięzcami I wojny światowej. Ich drogi były bardzo kręte. Ale też trzeba przypomnieć fakt naszych sojuszników, że kiedy Dmowski zobaczył, że sypie się ustrój w Rosji carskiej, to wtedy zdecydował się wyjechać do Paryża i już nie trzymać z Rosją, aby przy jej przyzwoleniu budować zręby jakiegoś bliżej nieokreślonego państwa autonomicznego polskiego. I zaproponował Francji, że przyłącza się do ich tejże koalicji. I wiecie, co usłyszał od rządu? Ale żąda przywrócenia i wskrzeszenia w Europie Polski. Wiecie, co usłyszał w 17 roku od Francuzów? Że Polska to jest wewnętrzna sprawa Rosji. Sojusznicy się może zmieniają, ich przywódcy, ale nie zmienia się polityka tych państw. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, my sobie nie zawłaszczamy. My Polskę mamy w sercu i ją mieliśmy. To dzisiaj było widać to, co Andrzej Korytkowski zrobił, za co mu tu 20 miejsca dziękuję. Razem z swoimi koleżankami i kolegami przyniósł flagę 50-metrową biało-czerwoną. Bo my na ulicy dajemy świadectwo swojego przywiązania do Polski. My się tego nie wstydzimy.
My nie musimy jechać do Die Welt, do Niemiec i tam mówić, wprowadzajcie sankcje europejskie, jak powiedział Lech Wałęsa. Czy Janda mówi, że się nie może wyjść na ulicę, bo się boi katolików w Polsce. To są słowa sprzed 2 tygodni. Niecałe. Dlatego dziękujemy i my się nie wstydzimy biało-czerwonej, ale nie będziemy pozwalali na to, żeby ją niszczyć. To i nawet Solidarność w hymnie swoim ma, że nie pozwolimy zniszczyć naszej ojczyzny. Dzisiaj było pięknie powiedziane o tej ciągłości budowania II Rzeczpospolitej. Kiedy największy marzyciel i strateg, tu stojący, miał wizję i budował, to kiedy ją odbudowano, to dzięki Bogu wychowano pokolenia późniejszych patriotów, którzy jej bronili w 1939, 1944, Powstaniu Warszawskim, czy w różnych miejscach, częściach wtedy rozgrabionego kraju. Ale oni przenieśli tą wiarę i ten patriotyzm, który zaszczepił się w ruchu Solidarność. I tak jak prezydent Kropiwnicki zawsze powtarza, to była jedyna bezkrwawa rewolucja, która dała Polsce wolność i niepodległość. Bez marszałka Piłsudskiego, bez Romana Dmowskiego, bez Ignacego Paderewskiego by na pewno tego nie było. Szanowni Państwo, to nie kto inny, ale Bartoszewski stwierdził, Polska to brzydka panna bez posagu. Co mówił Donald Tusk? Polska to nienormalność. Co mówił Adam Michnik? Polska poszła z łajdakiem na noc. Co mówił aktor Konrad? Jego ojciec nagrywał w gadzinówkach niemieckich okupację. Polska nie jest najważniejsza. No i jeszcze jeden cytat już z świata kultury i nauki, z kulturą może mniej wspólnego, aktora Sztura. Antysemityzm, płatki katolicyzm, histeryczny patriotyzm, z tego składa się Polska. To nam uwłacza, to nam ubliża. Ale tak mówią o nas ci, którzy chyba Polski nie mają w sercu. Szanowni Państwo, nie będę cytował dalej innych, bo co niektórzy chcieliby być zamknięci w więzieniu za działalność patriotyczną. No tak się dzięki Bogu składa, że za alimenty jeszcze nie zamykają, ale mogą. Natomiast warto by było też przypomnieć tą historię w paru zdaniach. Bo rok 23, już nie dzisiaj było mówione o roku 20, ale rok chociażby 18 jeszcze, to jest jedno największe wygrane powstanie listopadowe. O nim się bardzo mało mówi, ale to powstanie listopadowe tworzyło tak naprawdę II Rzeczpospolitą. Rok 23, czerwiec, marszałek odchodzi z życia publicznego, politycznego. Przechodzi do Sudlejówka. Ale to nie przeszkadza mu wrócić w maju 26 roku i stoczyć ostatnią bitwę o Pockę. Bo on ją stoczył o Polskę. A później już się ścigał tylko i wyłącznie ze śmiercią i z czasem, jaki Polska potrzebuje, aby nikt jej nigdy nie zawłaszczył. I dlatego my tych bohaterów się nie wstydzimy tak jak niektórzy. Nie zapomnę, kiedy poszedłem do lokalu Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, które też dzisiaj jest współorganizatorem wspólnie z Solidarnością dzisiejszego marszu. I wisiały, i mam nadzieję, że wiszą tam dwa obrazki, dwa portrety. Portret Romana Dmowskiego i portret marszałka Piłsudskiego. Wtedy obecny prezydent Jerzy Kropiwnicki powiedział mi coś takiego. Popatrz, można Hadeka prawicę połączyć z naczelnikiem państwa. Można, można. I my to możemy, my to umiemy. I z tego miejsca życzyłbym, żeby reszta, która żyje w naszym kraju, korzysta z praw obywatelskich, miała szacunek dla historii, a nie tak naszych bohaterów narodowych. Dziękuję wam wszystkim, że przyszliśmy razem podziękować naszemu marszałkowi, naszemu naczelnikowi. Szkoda, że nie dożyli wszyscy tej chwili, bo nie ma z nami, jak wiecie,
wielu świętej pamięci Andrzeja Ostoi Owsianego. Nie ma z nami Lucjana Muszyńskiego, wielkiego patrioty. Nie ma z nami bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy odchodzą z roku na rok. Ale myślę, że są dumni, że przychodzimy dalej tu do marszałka. Że ta wiara w wolną, niepodległą Polskę w nas nie wygasła i nie wygaśnie. I cieszymy się, że z każdym rokiem przychodzi również nowe, młode pokolenie. Za to wam w imieniu Komitetu, Społecznego Komitetu Obchodu Świąt i Rocznic bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jako pierwszego na tej uroczystości powitam tego, który jest jednym z przywódców ostatnio odzyskanej niepodległości, Andrzeja Słowika. Jest z nami tu obecny. Założyciel Łódzkiej Solidarności, organizator strajku, działacz podziemia więzień politycznych. Człowiek ze szczęśliwego pokolenia, które doczekało wolnej i niepodległej Polski, które uczestniczyło w tym dziwnym powstaniu, które w formie organizacyjnej związku zawodowego bezkrwawo osiągnęło to, co nasi przodkowie z wielkim trudem i krwią, a nie zawsze z sukcesem, chcieli wywalczyć. Witam przedstawiciela naszych władz państwowych, pana wojewodę, który jest tutaj z nami obecny. Poprzedni wojewoda był tu obecny w roku 2000. Witam panią poseł Kaczorowską. Ktoś mógłby pomyśleć, że mamy tych posłów kilkoro w Łodzi, że mamy dwóch senatorów, jednego wicepremiera. Rozglądam się, czy są gdzieś tu. Jakoś nie widzę. Dziękuję pani poseł, że jest pani z nami. Ja dziękuję, że mogę być. Szanowni państwo, chciałbym w tym momencie tylko kilka uwag wygłosić. Po pierwsze, obiecałem sobie, że ilekroć w tym miejscu będę stał, to będę przypominał, że przy pomniku stoi jedyny w Polsce sztandar NSZZ Solidarność pobłogosławiony przez świętego Jana Pawła II. To oznaczają te biało-żółte szarfy przywieszone przy drzewcu. Do spraw bieżących odnoszę się w dwóch uwagach. I obydwie zza oceanu. Po pierwsze, tym wszystkim sierotom po pani Hillary Clinton proszę zadawać pytanie. Czy chcieliby żyć na świecie, w którym guzik atomowy spoczywa w rękach kobiety, która po przegranych wyborach wpadła w taki szok, w taką panikę, że przez półtora doby nie pokazała śladu życia? Czy chcieliby żyć na takim świecie? I mam pewien postulat do władz miasta i do tych wszystkich, którzy się do tej pory wykręcali od podjęcia decyzji dotyczącej zmiany ulic Delano Roosevelta. Tego, który Polskę wepchnął w łapy Stalina i oddał nas w niewolę na dziesięciolecia. Najwyższy czas, by tamta nazwa zniknęła i na to miejsce pojawiła się nazwa prezydenta, który nas z łap sowieckich pomógł wyrwać. Ronalda Reagana. Dzisiaj mamy republikańskiego prezydenta,
mamy republikański Senat, mamy republikańską Izbę Reprezentantów. Nie ma się co tłumaczyć, że się nam Amerykanie obrażą. A zresztą, tu jest Polska! Dziękuję bardzo. Zbigniew Brau. Kwiaty złoży poseł Alicja Kaczorowska. W imieniu wicepremiera posła ziemi łódzkiej Piotra Glińskiego kwiaty składa delegacja. Kwiaty złoży delegacja Instytutu Pamięci Narodowej. W imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej kwiaty składa delegacja. Kwiaty złoży Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej oddał ziemi łódzkiej w Łodzi. Kwiaty złoży Łódzkie Porozumienie Obywatelskie imieniem Grzegorza Palki. Kwiaty złoży Związek Weteranów III Konspiracji. Kwiaty złoży Świętokrzyskie Środowisko Armii Krajowej Ponury Nurt. Kwiaty złoży Klub Chrześcijańsko-Narodowy. Kwiaty złoży Fundacja Stanisława Pomiar-Strzednickiego. Kwiaty złoży Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi. Kwiaty złoży młodzież ze Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego Centrum imieniem Zyty Jarzębowskiej. Organem prowadzącym tej szkoły jest region Ziemia Łódzka Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Kwiaty złoży Klub Gazety Polskiej w Łodzi. Brawo! Brawo!
Kwiaty złoży Komisja Międzyzakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi. Kwiaty złoży Międzyregionalna Sekcja Oświaty Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Kwiaty złoży Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Uniwersytet Łódzki. Kwiaty złoży Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Politechniki Łódzkiej. Kwiaty złoży Komisja Międzyzakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność MPK Łódź. Kwiaty złoży Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, Zarząd Lokali Miejskich. Kwiaty złoży Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Płuc. Kwiaty złoży w imieniu Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Urzędu Miasta Łodzi. Kwiaty złoży Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Indesit Kampany. Kwiaty złoży Polska Spółka Gazownictwa i Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Polskiej Spółki Gazownictwa. Teraz złoży delegacja Pętla Ósemki z Nicz. Kwiaty złoży Społeczny Komitet Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych im. Grzegorza Palki i Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NZZ Solidarność w składzie delegacji Waldemar Kręc, Jerzy Kropiwnicki.